Cześć Wam wszystkim. A może ktoś chce Passata CC? Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapeczkach. Klikamy łapeczki, piszemy komentarze. To wszystko przyczynia się do rozwoju kanału. Dzisiaj Passat CC z roku 2012. Silnik 2 litry diesel, 140 koni, Blue Motion Technology z przebiegiem 201 tysięcy kilometrów. Rzućmy okiem na tego sprzęta. Jak widzieliście, kluczyki są przyszykowane. Za chwileczkę zajrzymy do środka, odpalimy ten samochód. Tutaj znalazłem na zderzaku niewielką obcierkę, jak widzicie. Całe auto przemierzyłem miernikiem lakieru. Wychodzi na to, że jest w oryginalnym lakierze. Są parktroniki, są tempomaty, grzane pośladki, nawigacja, Big Xenony, inne bajery. Tutaj z tej strony zderzak też ma lekką przycierkę, czyli tylni zderzak trzeba by sobie polakierować. Poza tym, jak wspomniałem, auto jest w oryginalnym lakierze. No niestety, ma już prawie 10 lat, więc gdzieniegdzie jakieś delikatne obciereczki można na samochodzie znaleźć, ale generalnie karoseria jest prosta, bez obić, bez wgniotów. Znalazłem jeszcze tutaj na przednim zderzaku taki niewielki odprysk lakieru. Trzeba by sobie pędzelkiem zrobić niewielkie zapraweczki, a tylni zderzak polakierować. Opony w ładnym stanie, tarcze hamulcowe, rantów nie mają. To co, weźmy kluczyki od tej bryki, pokaż kotku, co masz w środku. W takim stanie są kluczyki, jak widzicie, nie są zmęczone. Zwracam na to uwagę tutaj w Niemczech. Drzwi się otwarły, zobaczmy, jak wygląda CC z przebiegiem ponad 200 tysięcy od środka. Zostawię tutaj kluczyki. Jak widać, fotel kierowcy na narożniku delikatnie materiał jest przytarty. Tutaj delikatne ślady na kierownicy. No ale auto, słuchajcie, ma 200 tysięcy już na blacie. Wsiadanie do tego samochodu jest troszeczkę problematyczne. Auto jest niskie. Sam zauważyłem, jak tutaj siadałem, że tarłem o te fotele z przodu. Jak widzieliście, są a la kubełki, więc ten narożnik jest regularnie obcierany. Nie wiem, kto jeździł tym samochodem wcześniej. Może ktoś większej postury. Bagażnik spory, ale sam otwór załadunkowy, jak widzicie, jest niewielki. No jest to Passat wersja CC, oznaczany jako coupé, czyli niby sportowa limuzyna. Coś a la Mercedes CLS. CLS to wszystko zapoczątkował. Środek czysty, zadbany. Poza obcierką na tym fotelu kierowcy, którą Wam pokazałem, wnętrze samochodu wygląda bardzo ładnie. Z tej strony fotel praktycznie wygląda jak nówka sztuka. To co, idziemy do środka, usiądziemy, pokażę Wam opis pojazdu. Odpalimy tego sprzęta, zobaczymy, jak bocianki klekoczą. Zobaczymy, jak to autko odpala, jak silniczek pracuje, czy ma jakieś wycieki, czy sprzedawca mył silnik do sprzedaży. Ten sprzedawca raczej tutaj silników nie myje. A sterka, którą wam nagrałem kilka dni temu, niestety już się sprzedała. Skrzynia szósteczka. Tu jest nawigacja, są grzane pośladki, tempomaty, tak jak wspomniałem, Big Xenony, inne bajery, ręczny zaciągany elektronicznie, podświetlane oczywiście lusterka. I tutaj znalazłem na tej tapicerce takie delikatne, jak widzicie, kropeczki. Nie wiem, czy ktoś tutaj pluł Coca-Colą, czy o co chodzi. Wkładamy kluczyk, tryk i chodzi. Bardzo ładnie odpalił. Auto ma w tej chwili przejechane 200 825 km. Kierownica multifunkcyjna. Żadnych zbędnych komunikatów tutaj nie zauważyłem. Klimatyzacja chłodzi. To co? Idziemy pod maskę. Zobaczymy, jak ten sprzęt wygląda pod maską. Co da się tutaj samemu wymienić? Czy idzie chociażby żarówkę wymienić? Ile tutaj jest miejsca?
Jak widzicie, silnik przykurzony, suchy, bez wycieków, pali ładnie, pracuje równo, żadnych niepokojących dźwięków. Teraz Wam pokażę opis tego samochodu. Sprzedawca tutaj cen nie podaje, ale jak ktoś będzie chciał, mogę podać stronę sprzedawcy. Tutaj macie kontakt telefoniczny, listę wyposażenia. Na stronie auto jest wystawione za 10 tysięcy. Powiedział mi, że za jakieś 900 jest do oddania. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym Passacie. Pozdrawiam Was wszystkich. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do następnego. Pozdro, cześć!